Grudnia setne urodziny świętowała Katarzyna Kruk z Brzezin. Życzenia szacownej jubilatce osobiście pospieszył złożyć wójt gminy Morawica Marian Buras wraz z przewodniczącym Rady Gminy Januszem Wojtysiem i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Edytą Chłont. Kosz 100 czerwonych róż, tort, szampan i głośno odśpiewane 200 lat. Tak w gronie rodziny i przyjaciół hucznie świętowała swoje setne urodziny Katarzyna Kruk z Brzezin. Życzenia z okazji setnych urodzin jako pierwszy złożył pani Katarzynie Kruk, wójt Marian Buras oraz przewodniczący Rady Gminy Janusz Wojtyś. Panowie przekazali na ręce dostojnej jubilatki kosz 100 czerwonych róż, listy uznania oraz wspaniały prezent. Kolejka z życzeniami do szacownej jubilatki nie miała końca. Z upoważnienia pani prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola chciałem stulatce złożyć życzenia. No i one wyrażone są na piśmie. Szanowna pani Katarzyna Kruk, z okazji setnych urodzin składamy pani bukiet najwspanialszych życzeń, zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i szczęścia rodzinnego, radości każdego dnia i wszelkiej pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego. Z wyrazami głębokiego szacunku zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola w podpisie magister Marianna Węgrzyn, prezes. Wiekowa jubilatka była ogromnie wzruszona, widząc tylu gości. Długo dziękowała za ciepłe słowa i miłe życzenia. Dla naszej kochanej stulatki chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia, gratulacje, życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, łask Bożych w dalszym życiu oraz szczęścia w gronie najbliższych. Jak dowiadujemy się z relacji córki pani Katarzyny, Kazimiery Madej, mama miała czworo rodzeństwa i chociaż prawie wszyscy dożyli słusznego wieku, to tylko ona mogła świętować setne urodziny. Pani Katarzyna Kruk ma liczną rodzinę, dochowała się piątki dzieci, 11 wnucząt, 16 prawnucząt i 4 praprawnucząt. Przez całe życie cieszyła się i nadal cieszy się dobrym zdrowiem. Tak raczej to tam lubiła gdzieś w ogródku coś tam kwiatki, żeby sadzić czy plewić. No, chodzić sobie po podwórku dużo chodziła, po powietrzu dużo chodziła. I być może to właśnie w tym tkwi sekret długowieczności. Z okazji 100 lat życia składamy pani Katarzynie Kruk gratulacje i życzymy dalszych długich lat w zdrowiu i pomyślności.